Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 81. odcinek Zarychty na Solo. Witajcie w nowym roku. Mam nadzieję, że Sylwester się udał, święta również. Wypoczęliście trochę, może odpoczęliście od NBA, tak jak ja przynajmniej. No i teraz ze zwiększonymi siłami, przynajmniej ja, siadam do kolejnej części sezonu. Mam nadzieję, że ciekawszej. Z części, która jak dla mnie przynajmniej zakończy się przy okazji trade deadline, a później oczywiście walka o ostatnią, o pierwszą ósemkę w jednej i drugiej konferencji i dalej playoffy. Na dzisiaj mam dla Was dwa tematy. Po pierwsze informacja o końcu sezonu Johna Walla, która przyszła już kilka dni temu, natomiast chciałem dzisiaj chwilę o niej porozmawiać, a także nominacje do Meczu Gwiazd. Wybrałem swoje piątki, które chciałbym zobaczyć. Są to piątki, od razu zastrzegam, nie najlepszych zawodników w obu konferencjach, no bo nie tym się kieruję, tylko graczy albo najbardziej efektownych, albo takich, co do których mam największy sentyment. Ale po kolei. Zaczynamy od Johna Walla, który drugi rok z rzędu w styczniu przechodzi operację. Łącznie przez te dwa sezony, ten i poprzedni, będzie miał opuszczone 73 spotkania. A jeśli Wizards weszliby jakimś sposobem do play-offów w tym sezonie, to byłoby ich jeszcze więcej. I to jest oczywiście problem dla Wizards, z tego względu, że za chwilę zaczyna się jego super maksymalny kontrakt w okolicach 40 milionów dolarów, a zdrowie Johna Walla trochę kuleje. I taka trochę analogia się zaczyna robić. Jeżeli śledzicie już NBA dosyć długo, to przecież w połowie poprzedniej dekady, w 2005, 2006 i 2007 roku, o sile Washington Wizards stanowił m.in. Gilbert Arenas, miał takie dwa sezony, 2005-2006 i 2006-2007, kiedy wyciągnął z nich średnio prawie 29 punktów i 6 asyst na mecz. Doprowadził Wizards wtedy do dwóch wizyt w playoffach, oczywiście dwóch przegranych, z Cleveland Cavaliers 2-4 i 0-4. Natomiast no, to był ten moment, kiedy Wizards się trochę odrodzili. No i kolejny sezon, 2007-2008, stracony z powodu kontuzji. Arenas zagrał w nim tylko 13 meczów, ale to nie przeszkodziło Wizards podpisać z nim wielkiego kontraktu. Wtedy to było 111 milionów płatne w 6 lat. To nie był maksymalny kontrakt, bo jak sobie grzebałem dzisiaj w informacjach, to ponoć Arenas zrzekł się około 16 milionów tak czy siak. Kończyło się to tym, że Arenas trafił później do Orlando Magic. Magic zwalniali go w ramach amnestii. No i Wizards musieli znowu usiadać do przebudowy. Właśnie chociażby z udziałem Johna Walla, czy w kolejnych draftach wybieranych Bradley'a Beala i Otto Portera. No i teraz problem polega na tym, że mogą się trochę Wizards obawiać, czy sytuacja się nie powtórzy. Z tego względu, że zdrowie Johna Walla zaczyna być dosyć mocno kruche. Wydaje się, że też, że musi, może nie tyle musi, ale może powinien zacząć grać mniej atletycznie, bo chociażby kontuzje pleców się u niego też pojawiały, więc jak najbardziej w tym kierunku powinien, wydaje mi się, pójść. A to też może być dobra okazja dla Wizards na zmianę trochę toru, bo ewidentnie ten sezon miał być przedłużeniem lat poprzednich i dalej walką o playoffy, bo jak inaczej nazwać ściągnięcie Dwighta Howarda czy Jeffa Greena na ławkę rezerwowych. Więc tu na pewno były apetyty na to, żeby dalej grać w playoffach, a tymczasem można skorzystać trochę na tej kontuzji Johna Walla i poprzez tankowanie, poprzez wysoki wybór w draftie troszkę się przebudować. Oczywiście nie będzie to łatwe w przypadku Wizards, bo oni mają bardzo duże pieniądze w salary cap. Jest to szósta najdroższa drużyna w całej NBA, a wcale nie szósta najlepsza. No i tutaj wymiany ewentualne, które mogą nastąpić w wykonaniu Wizards, mogą pozwolić im trochę zaoszczędzić pieniędzy, mieć coś na wydanie w trakcie najbliższego lata, ewentualnie wysoki pik w drafcie przy braku awansu do playoff, który jest coraz bardziej możliwy, też da jakiegoś nowego zawodnika za stosunkowo niewielkie pieniądze, więc to może być jakaś rola, jakaś droga dla nich. Tylko teraz pytanie, czy generalny menedżer Ernie Grunfeld coś z tym zrobi, bo potencjał na wymianę jest i to bardzo duży, bo zarówno Bradley Beal, John Wall, jak i Otto Porter to są zawodnicy, których bardzo chętnie wiele drużyn do siebie przyjmie.
Zresztą o zainteresowaniu Porterem już się mówi, że są na niego chętni chociażby Dallas Mavericks, oferując w zamian spadający kontrakt po tym sezonie Wesleya Matthewsa, co oczywiście pozwoliłoby Wizards odsapnąć nieco, tym bardziej, że Porter jest w trakcie dosyć słabego sezonu, ostatnio nie grał chyba przez 3 tygodnie, lecząc kontuzję i też nie gra na tyle dobrze jak w poprzednich latach. Natomiast to nie jest powiedziane, że z automatu nie uda mu się wrócić na odpowiednie tory. Przecież rok temu, kiedy John Wall był kontuzjowany, no to wtedy Porter rzucał około 19 punktów na mecz i był naprawdę świetnym graczem, windując swoją wartość wtedy do góry. Gdyby teraz udało mu się wrócić do podobnego poziomu, to zdecydowanie Mavericks musieliby sięgnąć głębiej do kieszeni i oddać nie tylko Wesleya Matthewsa, ale coś jeszcze. Więc to jest jedna opcja. Mówi się też o tym, że zarówno na Billa, jak i na Walla są chętni. No tu jest decyzja tak naprawdę gdzieś tam wysoko do podjęcia, czy ten projekt, który był kręcony już od dobrych 8 czy 9 lat wokół właśnie Johna Walla i Bradleya Billa, czy on jeszcze ma sens? Czy to jeszcze ma szansę powodzenia? Wydaje mi się, że nie, że ta formuła się wyczerpała i trzeba coś zmienić, coś przebudować, pójść w jakimś innym kierunku i coś tutaj zdobyć, co może pozwolić na powrót do playoffów za 3-4 lata może. Natomiast zupełnie innym składem, zupełnie innym zespołem, prawdopodobnie wtedy też zupełnie innym trenerem. Więc to jest szansa taka dla Wizards na to, żeby wykorzystać, że tak powiem, obiektywne okoliczności, czyli kontuzję swojego najbardziej wartościowego, a na pewno najbardziej wartościowego finansowo zawodnika i przekuć to w przebudowę drużyny, która tak czy siak wydaje mi się, że musi mieć miejsce, no bo podpisany został Dwight Howard, a nie gra z powodu kontuzji. Dużo opuszcza, tak jak powiedziałem, Otto Porter, nie gra znowu Markieff Morris i tak naprawdę tylko Bradley Beal jest graczem pewnym, a w tej chwili w pierwszej piątce grają Thomas Bryant i Tomas Satorański, więc gracze, o których byśmy nie pomyśleli, że są graczami na pierwszą piątkę drużyny NBA. Zobaczymy, co dalej będzie, bo na razie sobie Wizards radzą nieźle bez Johna Walla. 3-2 to oczywiście to mała próbka, natomiast poprzedni sezon też pokazał, że wielkiej różnicy nie było, bo wtedy Wall opuścił równo połowę meczów, zagrał 41 i z tych 41, w których zagrał, Wizards wygrali 23. A w tych, których nie grał, mieli bilans 20-21, więc nie była to aż taka wielka różnica na korzyść grania z Wallem. Zresztą na razie też to nie wygląda najgorzej. Oczywiście przydarzyła się porażka z Chicago Bulls, ale też bardzo dobre spotkanie z Charlotte Hornets, z którym Wizards zanotowali 35 asyst, więc to nie jest wcale powiedziane, że bez Walla będzie gorzej i że ruch piłką będzie słabszy. Wcale nie. To też może być okazja do wykazania się dla Scotta Brooksa, który mógłby chociaż trochę odratować swoje imię i nazwisko, więc kto wie, czy to nie jest pewnego rodzaju błogosławieństwo dla Wizards, że Wall już w tym sezonie nie zagra. Ok, drugi temat, nominacje do Meczu Gwiazd. Tak jak powiedziałem na wstępie, ja mam gdzieś to, jak kto gra. Oczywiście nie do końca, natomiast kieruję się nie tylko i wyłącznie tym, kto jest najlepszy w danej konferencji, bo to zrobią inni, tak, i w ten sposób przyznaje się moim zdaniem nagrody na koniec sezonu. Natomiast mecz gwiazd to ma być, jak dla mnie, mecz jak najbardziej efektowny, ciekawy, kończący się, no niestety, dużą liczbą punktów, ale chciałbym, żeby było tam jak najwięcej gry efektownej, trochę więcej obrony, więc... No i też mógłby być ciekawym miejscem do jakichś pożegnań na przykład. Wobec czego moja piątka wschodu wygląda następująco. Oczywiście Joel Embiid, bo to jest środkowy, którego najbardziej lubię w tej chwili NBA. Obok niego na skrzydle bym postawił Lauriego Markkanena. Z czysto subiektywnych pobudek. Bardzo lubię tego zawodnika. Gra w Chicago Bulls, czyli mojej drużynie w NBA. Do tego jest graczem perspektywicznym i wydaje mi się, że to taka nominacja dałaby mu status numeru 1 w Chicago, a nie jakiemuś Zachowi Lawinowi. Dalej dorzuciłbym Arona Gordona po to, żeby po prostu zachwycał nas fajnymi wsadami w trakcie spotkania.
No i na obwód wrzuciłbym dwóch zawodników już u końcu kariery, po to, żeby jeszcze raz zastąpili tego zaszczytu. Poza tym z nimi ich zawsze fajnie oglądać. Myślę, że Dwayne Wade trafiłby kilka ciekawych rzutów, a Vince Carter dałby radę jeszcze zrobić niejedną fajną paczkę, więc ci dwaj gracze trafią do mojego... będą po prostu przeze mnie wybrani. Ja na nich zagłosuję w walce o pierwsze piątki meczu gwiazd. Oczywiście wiem, że żaden z tych graczy poza Embiidem nie ma szansy się tam dostać, ale taki będzie mój wybór, bo czemu nie. Jeśli chodzi o zachód, tutaj trochę trudniej mi szło wybranie tych graczy, których miałem nominować. Natomiast powiedzmy, że jakoś tam doszedłem sam ze sobą do konsensusu. No i jako że ja lubię mimo wszystko starą koszykówkę i nie lubię wybierać trzech skrzydłowych, to ja wybieram środkowego i jest nim zdecydowanie Nikola Jokić, który mam nadzieję, że wreszcie trochę nabierze więcej chęci do gry w ataku, nie tylko i wyłącznie do kreowania, ale też co mecz po prostu będzie brał na siebie też obowiązki rzucania i tego mu życzę. Natomiast jest zdecydowanie najlepszym centrem, jeśli chodzi o rozgrywanie, szukanie graczy i dlatego on powinien tutaj być. Dalej wrzucamy LeBrona Jamesa, bo to jest najlepszy koszykarz na świecie i nieważne, czy go lubię, czy go nie lubię, to on musi być. Zresztą James zawsze daje też świetny popis. No i trzeci gracz z tego frontcourtu, co trochę mnie zdziwiło, że tak jest, ale to Luka Doncic. No, Doncicia muszę promować, bo to jest gracz wybitny jak dla mnie, znaczy jeszcze nie wybitny, ale będzie wybitny. Gracz z ogromnym potencjałem, z niesamowitą fantazją w grze. Wydaje mi się, że jakiś czas temu mówiłem, że brakuje mi w NBA graczy kreatywnych, ale tak trochę szaleńczo kreatywnych, jak był Jason Kidd, jak był Jason Williams. I takim graczem wydaje się, że jest Luka Doncic, który ma taką dodatkową iskrę, coś więcej niż tylko wyuczone z wody jak James Harden. Wydaje mi się, że właśnie taką iskrę Doncic ma i właśnie dlatego tak chętnie się go ogląda. Natomiast na obwodzie chciałbym docenić gracza z drużyny, której kibicuję, czyli De'Arona Foxa, za to, jak świetnie się rozwinął po swoim pierwszym sezonie i jak prowadzi wciąż Sacramento Kings do walki o czołową ósemkę. Ta 13-meczowa seria, o której mówiliśmy jakiś czas temu w Coast to Coast, idzie nawet nieźle Sacramento i oni dalej utrzymują się w okolicach 50%. No a Fox jest ich najlepszym zawodnikiem, więc jego chciałbym wyróżnić. No i oczywiście na koniec, no nie może być inaczej, Derrick Rose, czyli zawodnik, który odradza się po raz kolejny i mam nadzieję, że uda mu się doprowadzić Timberwolves do playoffów razem z Karlem Antonem Townsem i trochę utrą nosa Jimmy'emu Butlerowi, także utrą nosa mi nie samemu, bo to przecież ja też krytykowałem Toma Thibodeau i wszystko, co się działo w Minnesocie jeszcze niedawno. Teraz im mimo wszystko dobrze kibicuję, dobrze życzę, chciałbym, żeby weszli do playoffów, a żeby Derrick Rose też swoje tam 3 grosze dorzucił. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.